get ready, get set, let's roll. Roll, roll, we're in a bit of petrol. Red, yellow, hit green and gold. Breathing slow. Gender. Come on, man, you can't be real. I'm gonna show you what it is, let the anthem build. Most Wanted to do dziś najlepszy Need for Speed, jaki kiedykolwiek powstał. Przynajmniej wielu z nas tak twierdzi. Oczywiście chodzi mi o tą wersję z 2005 roku, a nie ten dziwny remake, czy cokolwiek to było z 2012. W każdym razie, ja was witam serdecznie, nazywam się Tomek i zapraszam do kolejnego materiału na kanale Replay New Old Games. Ostatnio w szale zakupów gierkowych w internecie dożyłem konsolę Xbox 360 w zajebiskiej niskiej cenie, z wieloma grami. Po chwilę namysłu skusiłem się na nią i po cebularsku gry oddałem w ceksie. Po czym okazało się nie dość, że konsola od razu mi się zwróciła, to jeszcze byłem do przodu, bo dostałem w sklepowym kredycie więcej niż zapłaciłem, więc tak zwana sytuacja win-win. Oczywiście, za kredyty zakupiłem gry, których ograć się nie da, na Xbox One i Series X we wstecznej, czyli Forza Motorsport 3 i 4 i dorwałem również Most Wanted, które wcześniej ogrywałem na PC chyba kilkaset razy. Ale zawsze gdzieś w pamięci mi tkwiło, że ludzie gadali w internetach, że to wersja na X-klocka była tą najlepszą. Tak wiem, i sam nawet instalowałem mody na PC-ta, które właśnie dodawały tekstury i parę funkcji z Xboxa do PC, czyli lekko inne oświetlenie, lepsze tekstury, czy w końcu tryb panoramiczny, aczkolwiek teraz mogę wbić achievementy. Okej, wracając do gry, wcielamy się w typa, który nigdy nie mówi w tej grze ani słowa, ale z jednego wyścigu na początku gry dowiadujemy się, że jest to gość z poprzednich gier serii Underground. Nasz przyszły ziomek Roach, o tym wspominam przed wyścigiem. Akcja dzieje się w fikcyjnym mieście Rockport i po paru wyścigach z tubycami trafiamy na ich szefunia, Clarence'a. Wait, no, seriously, what's your actual name? Razora Callahana. I podczas wyścigu z tym ziomkiem okazuje się, że ktoś grzebał przy naszej furze i wyścig przegrywamy. Tracimy samochód, bo jak to przystało w grach i filmach traktujących o wyścigach ulicznych, główną nagrodą wyścigu jest fura oponenta. Na dodatek złego nagle pojawia się policja, wszyscy uciekają, a nas aresztują, bla bla bliblu, chodzi o to, że kończymy z niczym. Czyli idealny powód, by zacząć karierę ścigacza ulicznego od zera i na końcu gry ponownie zmierzyć się z podstępnym Razorem. W grze jest drabinka, zwana Blacklist. Zawiera ona 15, że tak powiem, bossów, z którymi musimy wygrać wyścigi, żeby ukończyć grę. Żeby zmierzyć się z którymś z nich, musimy spełnić specjalne wymagania, czyli różnego typu wyścigi plus różne zabawy z policją. Jak tytuł sugeruje, jesteśmy tutaj nagminnie napastowani przez policję. Na początku są oni bardzo słabi i ucieczka przed nimi, czy wymagania, jakie są przed nami stawiane, są bardzo proste, ale z czasem licznik Wanted rośnie i na każdym poziomie policja ma dostęp do coraz to lepszych wozów, czy tam przeszkadziajek dla nas, na przykład blokady drogowe, kolczatki, czy helikopter, który jest okropnym wrzodem na dupie. Gdy policja nas złapie, trafiamy do pierdla, możemy się wykupić hajsem lub tokenem, który możemy zdobyć z nagród po pokonaniu kogoś z czarnej listy. Jak nie mamy hajsu lub tokena, policja zabiera nam samochód. A jeśli w garażu skończą nam się samochody, to i kończy się gra. O dziwo, o to wcale nie jest tak trudno, bo akurat ta część Need for Speeda jest bardzo wymagająca. Na początku luzik, ale im dalej w las, tym ciężej. Graficznie jest jak widać na nagraniu. Gra według mnie się dalej trzyma bardzo okej. Okay. Wiadomo, nie ma szans, że pomylimy tę grę z jakąś najnowszą produkcją, ale nie ma takiego dramatu, że jak na to patrzymy, to dzieci zaczynają płakać, a my siwiec z przerażenia. Grafika jest lekko stylizowana, to znaczy stylizowana. Ma nałożony taki pomarańczowy filtr i w ogóle wygląda, jakby w Rockport trwała wieczna jesień, a pogoda zmienia się co 30 sekund i w czasie jednego wyścigu czasem mamy ładną pogodę, deszcz i zachód słońca. Dla każdego coś miłego. Tak samo przerywniki filmowe są bardzo wystylizowane. Nie wiem jak to nazwać, a nie wiem jaki był zamiar twórców, aczkolwiek wydaje mi się, że na postacie, to znaczy na prawdziwych aktorów, nałożony jakby filtr cel shading, szczerze nie mam pojęcia, jak nazwać ten efekt graficzny. Co do muzy, mistrzostwo świata. Mój ulubiony soundtrack z jakiejkolwiek samochodówki. To właśnie ten. Pamiętam jak jeszcze po premierze chodziłem do szkoły z Discmanem z płytą nagraną właśnie z tym soundtrackiem. Kto nie wie co to Discman, zapraszam na Google. Można się dziwić co ludzie kiedyś nosili przy pasku. A jeśli chodzi o samą grę, no to ja właśnie dużo lepiej bawię się teraz, ogrywając tą grę z 2005 roku na starym Xboxie 360, niż przy przepięknej Forcie Horizon 5. Nie wiem co tam się odpitoliło i wiem, że wszyscy ją chwalą, ba, sam grę chwaliłem w swojej recenzji, umiarkowanie, ale chwaliłem. Ale tutaj w grze jest tylko 32 samochody i dużo mniejsza mapa, a klimat aż się wylewa z ekranu. Wszystko jest spójne, wyścigi zajebiście dynamiczne, wymagające i masz właśnie ten cel. Jest marchewka na kiju. Masz pobić Razora, gości, który na początku gry zaszedł ci za skórę i to bardzo motywuje do dalszej gry i wciąga. Ja grając tę grę chcę do niej wracać wielokrotnie, od prawie 17 lat.
Myślisz, że ktoś z nas będzie dalej pamiętał o Forcie Horizon 5 za 5, 10 albo i 15 lat? Ja w to bardzo wątpię, a Most Wanted dalej będzie bardzo wysoko na listach wielu osób, kiedy będą wspominać najlepsze samochodówki wszechczasów. Więc tak samo dla mnie, Most Wanted dalej rządzi i dalej warto go ograć, bo rzadko która gra samochodowa daje tyle frajdy i tak bardzo wciąga. Serdecznie Was pozdrawiam, Elo.